ta część skórzana, którą Wam pokazywałam wcześniej, prawdopodobnie była to portmonetka bądź jakaś sakiewka. A tymczasem zobaczcie, odsłoniły się tutaj już dwa te kociołki. Trzeba będzie się dokopać do środka. Skorodowana bardzo, więc nie wiem na tą chwilę. No ale obok była jeszcze następna, także... Także... Szukamy, kopiemy, dziubasko, kopiemy. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Zobacz, tutaj na tym cyplu przy lesie, tutaj może coś by ciekawie wygląda, tym bardziej, że było rozlewisko i też jest takie wcięcie. Ale ta woda nadal tutaj jest, czy już nie? Tej wody już tutaj nie ma. No to dobrze. Częściowo jest, zbujano, to wiesz. Częściowo jest las, częściowo pole. Także ciekawe miejsce. No możemy w sumie się tutaj wybrać. Udało nam się już na mapce wytypować miejsce, które zamierzamy dzisiaj odwiedzić i przeszukać. Miejsce te oczywiście objęte jest stosownymi pozwoleniami, a tych pozwoleń na ten rok mamy tyle, że pewnie nie uda nam się wszystkiego spenetrować przy użyciu wykrywacza metali. Natomiast wybieramy takie ciekawe, atrakcyjne miejsce, gdzie spodziewamy się coś znaleźć, ale też przeżyć w tym miejscu bardzo ciekawą przygodę. Sprzęt zapakowany, dobre samopoczucie i humor z uśmiechem zabrany. Także wyruszamy w drogę, jedziemy na miejsce docelowe. A jeszcze zapomniałeś powiedzieć, że zbój też już z tyłu siedzi. A nasz zbój, piesek, nasz kompan, towarzysz wypraw, już też sobie tam z tyłu leży. Nie może doczekać się, aż już wyskoczy na pole i pokopie z nami. Trzeba wypakować jeszcze sprzęt. W aucie jest miejsce na słuchawki, na rolecie. Także do czego się ta roleta tutaj przydała. Jest łopata i jest druga łopata. Także musimy wszystko zagospodarować tutaj. Ekipa gotowa do poszukiwań. Jak wiecie, w tym sezonie i nie tylko, bo zbój już zostaje u nas na stałe, będzie nam towarzyszył na poszukiwaniach, ale też mamy nową furę. Na ten sezon postanowiliśmy zakupić sobie terenowe auto, w tym przypadku Toyota RAV4. Jak widzicie, ma ona taki klimat nasz poszukiwawczy, jest wymalowana w panterkę i to nas jakby urzekło, tak? W panterkę? W moro. W moro. Nas w jakiś sposób urzekło, no. No, zainspirowało, podoba, o, tego tak. Słowa mi brakowało, żeby no, zrobić wszystko, żeby zakupić takie auto, które będzie częścią nas, jak będziemy podróżować na terenie całego kraju. Także auto zapamiętajcie, jak będziemy przejeżdżać Toyotą RAV4, stara bo stara, ale... Ale w moro. Ale w moro. I to jest najważniejsze. Siad, zrobiłeś pięknie. Tylko teraz jeszcze, jakbyś mi dał łapkę, naprawdę bym się ucieszyła. Daj łapkę. No daj łapkę. No daj łapkę. No daj, kochanie, łapkę. No daj. Daj łapkę. Daj łapkę. Łapkę. No daj. No daj, kochany mój, daj. Chodź, zbuju. Czujesz ten wiosenny klimat, ten powiew. Ten smak i zapach przygody. Czuję, tylko słońca nie ma. A ja myślałem, że zbuja czujesz. Hop, zbuju, hop. Słońca nie ma, ale będzie. Chodź, zbuju. Także już gotowi i za chwilę zaczniemy prowadzić poszukiwania. Coś mamy. Zaraz zobaczymy, co to jest. A tam wyglądało mi na monetkę, bo takie okrągłe. A jest to chyba... O,
I kurde, spadł mi guziczek. Zaraz wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Tak wygląda z jednej strony. Nic specjalnego. A tak wygląda z drugiej strony. Śmieszna sytuacja, bo przy tym korzeniu garki można na oko znaleźć, ale dziurawy garnek. A nie, to jakiś ten był. Kociołek czy coś takiego. Zobaczcie sami. Także chciałem powiedzieć, że korzeń to odsłonił, a to pewnie ktoś gdzieś wyrzucił. A pod krzaczkiem kolejne wiaderko, także przeniesiemy je do na kupkę, także to wszystko zabierzemy. A Ewelinka chodzi tam sobie dalej i coś tam krzyczy. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, co ona znalazła. Słyszysz? Coś dużego. Bije jak ta lala. Masz chęć kopać? Faktycznie tu jest jakiś duży sygnał. Jest taka niecka zapadlisko. Zobaczymy, co tutaj jest. Już jest. Ale tu śmietnik niedaleko jest. To może śmieci będą. No tu już serce zaczęło mocniej bić. O. I to jest chyba ten sygnał. I to jest od tego kotła dekelek. Bo na to tak wygląda. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze jest. No jest jeszcze. A wiem, że tutaj kawałek dalej był śmietnik, bo przechodziłem. To masę tego wszystkiego było. Ty. Ja jak berety. Jakieś szmaty są. Czekaj, założę rękawice. Bo co najmniej to dziwnie wygląda. Zbój, zostaw to. Zostaw to. Nieznane mi są te wzory. Jakiś chyba obóz albo coś innego. Śmierdzi to taką stęchlizną. Zaraz zobaczymy. Śmierdzi. Odłożę to, bo to naprawdę śmierdzi. Tutaj jest też jeszcze. Są kolejne szmaty. Sporo tego. Jakieś. A to co to? Pierwsza myśl to narobione w rajty, a tu jakieś fragmenty też czegoś tam. Ale jest tu trochę jeszcze tego. Zaraz to wyciągniemy. Jakieś plastiki. Ciężko powiedzieć, co to jest. Albo ktoś z chaty wyrzucił. Nieraz w takich szmatach to ciekawe rzeczy mogą być. To wszystko jest mokre, patrzcie. Kurde, nie wiem, co to. Jeszcze tu, co to mi tu grzdęknęło? O, jakiś klimatyczny, chyba jakiś śmietnik albo cholera wie co. Natomiast, o, te elementy szmat to ewidentnie jakieś, tak jak te stare przedwojenne worki jutowe były. Chociaż po wojnie też stosowali, do teraz stosują, ale wyobraźnia rośnie. Zobacz, zbuju, miska jakaś. Ale to nie dla ciebie. Odłożymy to. O! Tu jest jakiś. No to ciekawe miejsce, bo tu jest, odsłoniło mi się coś ciekawego. Zobaczcie. O, i tu jeszcze coś jest. Też uderza, też większe ilości. Czekaj. Kurde. Ciężko. Jakieś zapadlisko. Albo śmietnik, albo coś innego. Zaraz wyciągnę. Kolejna jakaś przykrywka. Ty to widzisz? Tam jest dziura. A nie zwrócił uwagi. Ślepy jesteś, czy co? Patrzcie. To jest kocioł. Kociołek. Kocioł. Kocioł.
niekoniecznie. Tu jest, patrzcie, coś drugiego. Dwie rzeczy są. Znaczy dwie rzeczy. Dwa kociołki zakopane, dziubasku. Depo? Czy coś innego? Zaraz zobaczymy. No to się zaczyna przygoda. Chcieliśmy przygody, to ją mamy. Chuju, co pan wykopał? Co tam jest? To tylko trafiłaś, nie ja. Ale ty kuch chciałeś kopać. Dobra, zabieramy się za robotę. Szczerze, to naprawdę jaram się tym wszystkim, ale z drugiej strony jest mi przykro, bo to, że te bańki, czy co to tam jest, zostało to zakopane i one tam wciąż są, to jest czyjeś nieszczęście, bo ktoś nie powrócił po to i dlatego jest mi bardzo przykro. No ale kopię to, bo jestem bardzo zainteresowana, co tam jest. No jak widzieliście, jest trochę szmat, może będzie coś fajnego, może będzie coś ciekawego, może będą jakieś monety. Już nie będę mówiła o jakimś tam skarbie, ale kopię. O kurde. Jak na razie same szmaty. Dla kogoś pewnie były cenne. Może tak delikatnie będę to wykopywać. Ale super, naprawdę super sprawa. Emocje są nieziemskie, jeśli chodzi o to. A tu co tu jest? Coś skórzanego chyba. O! O, jeszcze zobaczymy, co to? Jakiś plastik, czy co to? Dobra, muszę to wykopać. Czy to się garnek rozwala, czy objemka od tego chyba kotła. Nawet nie umiem wyrazić moich emocji, powiem wam szczerze. Z jednej strony człowiek by się tu cieszył, na razie nie ma czym, ale samo to, że wykopaliśmy, znaleźliśmy te kociołki i teraz ciekawość, co tam jest w środku. Jak na razie same ubrania. Same szmatławce. I się chyba ten rozdupca. Teraz będziemy badać dalej, co tam głębiej jest. Oj, chyba... A nie, faktycznie to coś skórzanego było. Czy co to? A czort wie. Może wyłożone było dno. O nie, wyciągnę tego tak. Trzeba to wykopać. Wszystko. Ale ja sama sobie nie poradzę. Także tatku do dzieła, do łopaty. Kawałki jakiejś portmonetki bądź torebki. Jest tu takie kawałki papieru i było coś napisane po niemiecku. Ja tak przytaram palcem i mi się to zdarło. Ale szukam dalej, popatrzymy, co tam ciekawego się kryje. Żarty się nam trzymały, że to może być jakiś drugowojenny zakopek, depozyt, a to może być faktycznie. Ta część skórzana, którą wam pokazywałam wcześniej, prawdopodobnie była to portmonetka bądź jakaś sakiewka. Tu znalazłam kolejną część od tego drewnianą i do tego była przyklejona moneta. Skorodowana bardzo, więc nie wiem na tą chwilę. No ale obok była jeszcze następna, także. Szukamy, kopiemy, dziubasku, kopiemy. A tymczasem, zobaczcie, odsłoniły się tutaj już dwa te kociołki. Trzeba będzie się dokopać do środka i zobaczyć, czy coś tam jest na dnie. Czy to po prostu tylko śmietnikowy klimat, bo my się tu nakręcamy, że to jakiś depozyt. I nie gadaj, bo monety były, więc to prawdopodobnie coś jest. Zobacz. Widzisz? Zobacz.
Kolejna moneta. I to nie jest śmietnik. Jeżeli jest tutaj monety, są szmaty, są kociołki, to znaczy, że... Że? No właśnie. Że człowiek coś tutaj zakopał. Trzeba to podkopać. Zobaczyć, wyciągnąć. Trochę roboty jest. Jest jakieś kolejne szmaty. Jak śmierdzi, zobacz. Nie będę ale wąchać, to, tylko grzeb przy tam. Ale zobacz, to ewidentnie te wzory, takie jak się na starej kinematografii, pocztówkach ogląda. Zobacz, te kalesonowe zasłony, pasiaki takie. O, i guzik. Guzik. Jest widać jakiś? No nie, nie widać żadnego napisu. To plastikowy. Plastikowy. Jest. Szmaty, o, tak wyglądają. Później to wszystko porozkładamy i zobaczymy, zobaczymy co to jest, ale to szmaty, między szmatami coś może być. Trzeba będzie posprawdzać później. O, tu są kolejne szmaty. A może to ktoś po prostu z chaty wyrzucił? Wyrzucił w kotłach. Też. Na kubkę wszystko. Odsłonił się tutaj, to garnek jest ewidentnie. Miałaś nosa, żeby na tej mapie wybrać jakieś miejsce, ale o, tutaj coś z tych kotłów wychodzi. Coś tutaj jest. Też kolejne szmaty. Już wam pokażę, jak to wygląda. Coś to można naprawdę zawału dostać. Chodź tu. Znalazłam bardzo ciekawą rzecz, aż strach dotykać. Zobaczcie, buteleczka, w której jest jakiś płyn. No to lepiej ostrożnie, bo to ale wiesz... Ale poczekaj, zobacz, widzisz, jest owinięte w jakiś papier. Jest napisane po niemiecku. Ale mnie to ciekawi, naprawdę. Aż no, ale... nie rozwinę tego po prostu, bo to się wszystko rozdupca. Zobacz. Może jakieś perfumy. Masz wąchał? Oby nie jakaś trucizna, bo wiesz, wyobrażenie działa, aczkolwiek no, ktoś to zakopał dla czegoś. Albo lek jakiś, albo nie wiem co to jest, nie? Dobra, ściągnę ten papier. A może list był napisany? Jo, list. Drukowany. Poczekaj. O kurde, no co dotknę, to się wszystko rozlatuje. No bo to widzisz, wilgoć tutaj jest, no, przeczytamy. Nie? Ale... O, chwila prawdy, co to może być? Daj z bliska do kamery. Co to jakieś część napisów widać tutaj. No, szkoda, że ten, co się dotknie, to się... O, patrz, widzisz? Ostrożnie, bo jak to się wyleje, to wiesz, no, nie wiadomo, nie, co to tu jest. Patrz, korek jest drewniany, nie będziemy no. tego otwierać. O, zobaczcie. Może jaka trucizna jeszcze? Ciekawe. No to ktoś by zakupował sobie truciznę. Lek na odciski, jo? Tak, lek na odciski. Korkiem drewnianym. Ciekawe, ciekawe. Kładę to na boczek, tu na naszą kupeczkę. Szmat. A tu kolejna buteleczka zakorkowana. Może faktycznie jakieś leki czy coś były tu schowane. Na kupeczkę. To na pewno była teczka. Jakiś neseserek. No i te monety mnie tu zafascynowały. A tymczasem dokopujemy się do dna tych kociołków. Miejsce, które Ewelinka namierzyła wykrywaczem metali. Podchodząc do niego, widziałem taką naturalną zapadlinę. To jest charakterystyczne do
zakopków, które miały miejsce w styczniu 1945 roku, w miejscu, gdzie jesteśmy, przechodził front, były działania wojenne i miejscowa ludność ukrywała różne rzeczy. Znamy wiele takich przypadków i przekazów z dokonania takich odkryć, ale wracając do tych właśnie zapadlin, takich zniekształcenia terenu, działo się to w taki sposób, że jak w styczniu było kopane w ziemi, no to potem ktoś to zakopywał, ta ziemia zmieszała się ze śniegiem i naturalnie, kiedy śnieg stopniał, to spowodowało takie zagłębienie terenu. I to jest jakby też takie potwierdzenie, natomiast ta zawartość, co tutaj jak na razie jest tych dwóch kotłów, jest mizerna, ale pierwsze ślady są, bo i są monety, są jakieś lekarstwa, są napisy na tych poszczególnych rzeczach, które wyciągamy. Trochę się tutaj jąkam, bo cały czas są emocje, towarzyszą mi to niesamowite. Kopiemy dalej, zobaczymy, co tutaj jest głębiej. Już praktycznie dokopaliśmy się do dna. Co tam jest? O, jest coś, zobacz. To chyba było z lekami, bo zobacz, pełno takich maści, tych fiolek na ten, a może zobacz. To jednak śmierć, cholera wie. A to? Kolejna butelka. Tutaj też wyciągnęliśmy taki bakielitowy jakiś pojemnik, zobaczcie. On go na pewno będzie można rozkręcić i zobaczyć, co jest w środku, bo już widzę, że ta część z góry jest odkręcana. Zobaczcie sami. O. Ciężko mi jest powiedzieć, co to, ale lepiej tego nie ruszać. Bo to takie mam złe skojarzenia. Emocje i wyobraźnia działają. Nie wiem, co to jest, ale widać, że służyło to. Ciężko mi powiedzieć, bo widać, że to są elementy, które by łączyły coś. Co to jest? To nie mam pojęcia. Jakieś od latarki. Tu jest dziuba. A może to latarka była jakaś? Zobaczcie. Może to jakaś forma latarki? Nie znam się na tym, ale ciekawostkę trzeba. Bo jak przeczyszczę tutaj. O, to się zapadło. Tu była, o, patrzcie. Widać ten, jakby żarówkę. Jeżeli to jest, okaże się, że jest to taka forma latarki, to też dla mnie ciekawostka, bo pierwszy raz się spotkałem z czymś. Na pewno tu jest, po oczyszczeniu może być jakaś żarówka. Niesamowite, no ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dziura pełna tajemnic. Chyba się okazuje, że tu dalej jest jeszcze trzeci. Zobaczcie. Albo po prostu tylko jakiś, a nie, też może być trzeci zakopany kociołek. Nie, na 100%. O, jak ruszam, to widać. Także trzeba go też odkopać. Zobaczymy. Tak, idzie. Idzie. O, też szmat pełno. Wbrew pozorom to dla nas to jest niby nic wartościowego, ale jak były działania wojenne i nie było niczego, brakowało żywności, ubrań, to każda szmata była na wagę złota. Stąd też często się spotyka w takich zakopach różnego rodzaju ubrania, nici i wszystko, co było potrzebne i służyło też jako warsztat w danym domu, bo każdy musiał sobie jakoś tam radzić. A tymczasem zobaczymy, co tam głębiej jest. Bo tych szmat to tu jest. Patrzcie. Jest kolejna szmata. Kolejna. Kolejna. I co to? Tak lekko się nie wyciągnie. Ale zastanawiam się, dlaczego te dekelki to wyciągnęliśmy. Ściągnęliśmy z tutaj z góry, z tych naczyń. Raz, dwa, trzy dekle. Trzy dekle. To jest trzy kotły i tamten czwarty, co na oko znaleźliśmy. Dlatego ciekawe, skąd on się tam wziął.
podkopaliśmy już ten pierwszy garnek, którego udało nam się namierzyć. I on już tutaj pomału sobie wychodzi. Jest przerdzewiały. Zaraz zobaczymy, czy coś w nim jest. No i podejmujemy ten kociołek i wysypujemy. O, tu mi się zapadam. Mógłbyś dalej wysypać. No, trochę nie przemyślałem. Jest tutaj taka szlaka. Nie wiem, czasami się czasami. Nadal się zastanawiam, czy to jest jakiś depozyt, czy to po prostu coś klimatowego, śmietnikowego. I tak się zastanawiam. Ale jeszcze odpalę wykrywacz i zobaczę, czy tu nie ma jakichś sygnałów. Są tu jakieś sygnały, będziemy się bawić. Mogłem faktycznie to dalej. Ale tu coś na przykład jest. Spadło coś. O, 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 o. To nie wiem, co to. Ale widzę napisy. Albo moneta, albo coś. O, o. Patrzcie. Moneta. Moneta. Moneta, moneta. I to się świeci. Zobaczcie, jeden kur. Złoty? Nie. Czy udało nam się znaleźć złotą monetę? Jakie jeszcze skarby znajdują się w zakopanych kotłach? I czy jest ich więcej? Zobaczycie w kolejnym odcinku. Aby być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał, naciśnij dzwoneczek, a gwarantuję Wam, że wspólnie przeżyjemy wydobycie zawartości, które były zakopane w kotłach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.